Spróbujmy. Przeczytałeś, tak? Wiesz, jaki jest storyline. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zapytaj VC. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wyróżnianiu się. O tym, jak się wyróżnić, zgłaszając się do nas projektem, albo jak się też nie wyróżnić. Albo czasem lepiej się nie wyróżniać, ale od początku. No dobra, o co chodzi? Dostajemy całkiem sporo zgłoszeń projektów. Zarówno Arka Fundusz, jak i mój fundusz. Regularnie dostajemy e-maile z jakimiś prezentacjami, inwestor z deckami, różnymi sposobami przedstawienia biznesów, w którym mielibyśmy zainwestować. No i teraz one różnie wyglądają. To czasem są, nie wiem, prezentacje w PowerPoincie, czasem to jest plik wordowski, czasem to jest po prostu rozrysowany link canvas. Tak, i na marginesie link canvas, dobrze wypełniony link canvas, to już jest świetny sposób wyróżnienia się z tej gromady zgłoszeń na plus. Natomiast oprócz link canvasu, który jest w naszym przekonaniu może najsprawniejszym i repertuarem obowiązkowym, można też rzucić coś nadprogramowego. I co to nadprogramowe? No to jest coś, co jest związane z tym, co robicie. Jeżeli robicie jakiś fizyczny gadżet, produkujecie coś, to przyślijcie nam to coś, jeżeli możecie, jeżeli to nie jest drogie. Przyślijcie nam link do wideo, na którym widać dokładnie, jak to coś jest robione. Tak, jeśli macie, nie wiem, wasz biznes jest związany z tworzeniem jakichś, nie wiem, form czegoś w internecie, nie wiem, nowa forma reklamowa, to wyślijcie nam link do spreparowanej strony, gdzie można tą formę sobie obejrzeć. Tak? Czyli w skrócie demo produktu, usługi, tak. Czegoś, co robicie, bo to jest dla nas najprostszy sposób doświadczenia tego waszego produktu. To jest też produktu. Szansa na zapamiętanie, na wyróżnienie się znowuż, na to, żebyśmy pamiętali, byli w stanie połączyć, nie wiem, nazwę produktu z produktem, z twórcami itd., itd. Bo tabelka jedna w Wordzie to jest niewiele. Nie? Natomiast musicie pamiętać o tym, że nie chodzi o to, żeby zrobić show. Treść musi być zawsze jednak ważniejsza niż forma. Tak, czyli Harlem Shake, tak, ale tylko jeżeli jest mocno związany z waszym produktem. Jeżeli produkujecie na przykład ubijarki do jajek, to Harlem Shake jest świetnym sposobem na pokazanie tego. No tak, ale jeśli na końcu tego Harlem Shake'a nie będzie przynajmniej planszy z informacją, jak to zarabia, ile pieniędzy potrzebujecie, jaki jest do was e-mail kontaktowy, to stracony wysiłek na produkowanie tego. Czyli jeżeli przysyłacie, to niech to będą sensowne, treściwe rzeczy, a nie tylko takie, żeby coś przysłać, żeby się wyróżnić, żeby grało i furgało i coś takiego. Pozwólcie dotknąć swoich produktów. Okej, okay. To tyle. Bardzo, bardzo proste. Fajnie, jeżeli możecie się wyróżnić oprócz dobrze wypełnionego linka wasu pokazaniem waszego produktu, usługi. Nie przesadzajcie z formą. O wiele ważniejsza jest treść. Czekamy. Dzięki. Co jest nie tak? Czego znowu What the fuck? Co ci znowu nie podoba? Z jakiego? On nie jest uczesany. Ja jestem. Nie jestem uczesany? Wojtas, jak się nie przestaniesz śmiać, to tego nie nagramy. Co? Nic się nie zmieniło.